Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy sobie dzisiaj znów o interpunkcji. A mówiąc ściślej, o przecinku przed spójnikiem A. Ty tu sobie siedź, a ja zrobię kawę. Oczywiście, że tutaj przecinek być musi. Jurek poszedł do kina, a Basia do teatru przed takim A. Przecinek być musi. Ale zgodzą się Państwo ze mną, że w języku sportowym ten spójnik A jest bardzo często połączony z przyimkiem między. Bo to jest rywalizacja między kimś a kimś. Bez przerwy w języku mówionym i pisanym, odnoszącym się do piłki nożnej, do sportu, używamy połączeń wyrazowych. Coś się rozegrało między kimś a kimś. Między taką a taką drużyną. I proszę z łaski swojej sobie zapamiętać, że przed takim a przecinka być nie może. Tak jak nie postawisz przecinka w zdaniu, Oława leży między Wrocławiem a Opolem. Bez przecinka. Tak samo bez przecinka należy skonstruować zdanie, pojedynek między Borussią Dortmund a Bayernem Monachium był bardzo ciekawy. Pojedynek między Śląskiem Wrocław a Ruchem Chorzów zapowiada się bardzo interesująco. Tu przecinka być nie może. I wreszcie, przeczytałem niedawno takie zdanie w internecie. Dowiedział się nie od selekcjonera, a z gazet. Taka z kolei konstrukcja, proszę Państwa, uznawana jest za rusycyzm. Kiedy w języku polskim występuje przeczenie nie, dowiedział się nie od selekcjonera. Po przecinku powinien być spójnik ale, lecz, tylko. I wtedy byłoby wszystko w największym porządku. Dowiedział się nie od selekcjonera, przecinek, ale z gazet. Albo dowiedział się nie od selekcjonera, przecinek, lecz z gazet. Albo dowiedział się nie od selekcjonera, przecinek, tylko z gazet. Konstrukcja typu dowiedział się nie od selekcjonera, a z gazet jest błędna, powiadam, ma status w ocenie normatywnej rusycyzmu. Pamiętajmy o tym. Nie czarny, lecz biały. Nie różowy, lecz czerwony. Nie niebieski, ale granatowy. Tam spójnika A być nie może. To tyle uwag interpunkcyjnych. Dziękuję bardzo.